Także proszę Państwa, dzisiaj mówimy o takim spokoju. Oczywiście, że u świętych w dniach ostatnich tego drogiego systemu rzeczy jest spokój, ale świętych tutaj nie ma, bo tak, jeżeli Warszawa jest nerwowa, jeżeli katoliczka jest nerwowa, hipochondryczna, w buwie rzuca się, sama się rzuca, książkami rzuca, przedmiotami, telefonem rzuca, który jutro nie będzie działał, to jest to taka baba moherowa, która ma nie po kolei pod sufitem. Janek Witek zawsze mówił, że taka baba ma nie po kolei we łbie, czyli nie po kolei pod sufitem. Oczywiście, żeby to byli świadkowie Jehowy, żeby oni czytali, badali Pismo Święte. Tam dużo mądrości, dużo psychologii, dużo wiedzy. To wtedy człowiek byłby mądry, a tak bez Słowa Bożego, tak bez Biblii, to człowiek jest po prostu czubkiem. Dlaczego Polacy tacy jesteśmy? Dlaczego Polacy jesteśmy tacy? Radio Koncito. Słuchaj.